zakres niezgodności podatku naliczonego w polskiej ustawie VAT-owskiej. Ja sobie tak czasami analizuję tą naszą ustawę, analizuję sobie dyrektywę, proszę Państwa, i dochodzę często do wniosku, że polski ustawodawca do końca chyba nie rozumie istoty podatku od wartości dodanej. Ja myślę, że to w ogóle błąd, że ten podatek nazywa się w Polsce VAT-em, no co prawda z angielskiego jest to podatek od wartości dodanej, ale może w takim powszechnym świadomości nie postrzegamy go, tak? Bo przecież podatek od wartości dodanej, a jak sama nazwa wskazuje, powinien być płacony od wartości dodanej, od różnicy, od marży, czyli zaniechanie, zakaz odliczenia, nadmierna regulacja w zakresie braku możliwości odliczania podatku naliczonego czynią w niektórych sytuacjach nasz podatek rzekomo od wartości dodanej podatkiem obrotowym, a przecież podatek obrotowy już dawno minął. Czy aby więc, to jest przykład aportów, owszem, koryguj podatniku ten VAT naliczony od aportów, tylko w jaki sposób następca, a więc podmiot, który ten aport otrzymał, może sobie VAT odzyskać? Nie ma możliwości. Czyli zaczynamy wchodzić w kaskadowy podatek obrotowy. To jest absolutnie niezgodne. Tutaj takich niezgodności mamy przede wszystkim samochody osobowe, wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, import usług czy nabycie wewnątrzwspólnotowe z punktu widzenia podatku naliczonego, odliczenie zakupów z okresu sprzed rejestracji, czyli sprzed formalnego stania się podatnikiem podatku VAT, otrzymanie faktury przed dokonaniem transakcji. Strasznie kontrowersyjna jest tutaj regulacja prawna. Jeżeli otrzymujesz fakturę, zanim ta usługa została zakończona, zanim towar przeszedł na twoją własność, nie możesz odliczyć podatku naliczonego, mimo że dostawca, kontrahent, usługodawca ten podatek zapłacił. Absolutna niezgodność z dyrektywą 6, dzisiaj dyrektywą 112, bo jak Państwo wiecie, to 112 dyrektywa od 1 stycznia